przygotowaliśmy ją w ubiegłym roku, oddaliśmy w tym roku do użytku. Cykl inwestycji trwał blisko 2 lata. Jest to najnowocześniejszy zakład produkcji pasz w Polsce. Myślę, że jeden z najnowocześniejszych w Europie, w pełni zautomatyzowany, skomputeryzowany. Udział pracy ludzkiej tutaj w procesie produkcji jest niewielki. Wyposażony ten zakład jest w nowoczesne laboratorium, w nowoczesny transport, zaopatrujący wytwórnię surowce, jak i rozwożący gotowy produkt pasze. Dla Cedrogu jest to zakład bardzo ważny. Dzięki nowym technologiom możemy uzyskiwać dobrej jakości mieszanki pasz i sądzę, że również dla otoczenia, dla rolnictwa wokół Raciąża jest to istotny podmiot skupowy. Dzięki Cedrobowi, dzięki temu zakładowi już widać rozwój w produkcji kukurydzy. Stało się to w ciągu ostatniego roku bardzo modne, by zawierać z Cedrobem kontrakt na przyszły rok i pod potrzeby Cedrobu siać kukurydzę. Myślę, że ten trend będzie w przyszłości utrzymany i sądzę, że zarówno miasto Raciąż, jak i Cedrob będą wspólnie korzystać na istnieniu tego zakładu tutaj. A pozostałe inwestycje w Ujazdówku? W Ujazdówku inwestycje są, można powiedzieć, w końcowej fazie. Pozostały nam do wykończenia infrastruktura wokół zakładu. Tam już została, jest w trakcie uruchomienia rzeźnia drobiu. Duża, 12 do 14 tysięcy ptaków na godzinę. Wyposażona w oczyszczalnię ścieków. Wszystko to znajduje się obecnie w trakcie rozruchu. Obok, jak mieszkańcy regionu mogą zauważyć, budujemy nową siedzibę biurową dla firmy. Spodziewam się, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie otwarcie biura, natomiast oddanie do użytku rzezi nastąpi niebawem, w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. A skarżynek? Skarżynek jest w trakcie produkcji. To jest wylęgarnia, tam produkujemy pisklęta, które rozprowadzamy po naszych fermach. Jest to też duży zakład, w którym zdolność nakładu jaj to jest 100 milionów sztuk rocznie, co oznacza 80 kilka milionów sztuk piskląt w ciągu roku. A ile te wszystkie inwestycje kosztowały? Wszystkie inwestycje, te trzy, o których wspomniałem, to kwota 240 milionów złotych. Jest to, powiedziałbym, w historii Cedrobu milowy krok, bo zrealizowanie tych inwestycji uruchomieniem pozwala nam na takie spojrzenie w przyszłość. W ciągu najbliższych 2-3 lat, jeśli zapełnimy moce produkcyjne tych zakładów, to pozwoli nam to na dokonanie kolejnych inwestycji i jak sądzę, to usytuuje nas w pierwszej piątce zakładów europejskich. Obecnie jesteśmy największą firmą drobiarską w Polsce, w pełni zintegrowaną i będącą w posiadaniu hodowców drobiu miejscowych, Polaków, więc podwójnie można się cieszyć, jak sądzę. A co z centralą w Cichanowie będzie się działo po wszystkich przeprowadzkach? Jeśli chodzi o biuro, to ono, tam nie mamy biurowca w takim znaczeniu, w jakim potrzebny jest dla tak dużej firmy jak Cedrob, zatrudniającej 1500 osób. Mamy poszatkowane przy różnych działach produkcyjnych pomieszczenia biurowe, tak więc oczywiste jest, że większość pracowników biurowych przeniesie się do Ujazdówka. Niektórzy pozostaną związani z produkcją, jaka jeszcze będzie w Ciechanowie. Czy o siedzibie? Siedziba spółki to Ciechanów. Jak będzie w przyszłości, trudno mi na dziś wyrokować. To produkcja będzie nadal w Ciechanowie się odbywała? Tak, produkcja będzie. Będzie produkcja wyrobów przetworzonych, wędlin, pasztetów.
to wszystko, co kojarzone jest z Drobem jako wędlin. A będzie też ubój w ograniczonym zakresie. Jakieś miejsca pracy nowe w związku z tymi inwestycjami na pewno będą. No oczywiście, każda inwestycja generuje nowe miejsca pracy, nawet jeśli jest to inwestycja o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, to ludzie lepiej wykształceni wówczas są potrzebni do obsługiwania maszyn, ciągów produkcyjnych, zautomatyzowanych, skomputeryzowanych. No i tak jest i w Cedrowie.